Dzień dobry Państwu działa. Nie po raz pierwszy mam przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w rozmowie w Dworze krasnogródzkim. Po raz pierwszy mam jednak poczucie, że zamieniłam się miejscami z gospodarzem, skoro to ja mam prowadzić te rozmowy. Myślę, że jednak po prostu będziemy sobie rozmawiać, ponieważ tak jak tutaj jesteśmy, wszyscy troje, jesteśmy. Współredaktorami zarówno serii Kontynenty, której pierwszy tom właśnie się ukazał i nosi tytuł Czesław Miłosz i wiek XXI. Jesteśmy także wszyscy współautorami tej książki. Co więcej, i chcę to z tego miejsca powiedzieć, obydwaj moi koledzy, od początku powstania Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nie tylko aktywnie mnie wspierali, ale przyczynili się bardzo konkretnie do szeregu przedsięwzięć. Muszę powiedzieć, że po pierwsze, kiedy przygotowywałam do oceny władz uniwersyteckich projekty tego ośrodka, konsultowałam to z Krzysztofem i z Małgosią. Zarówno Krzysztof, jak i Mindaugas zasiadają także w Radzie Ośrodka Miłosza, która jest tak pomyślana, żeby reprezentowała Polskę, Litwę, Amerykę Północną, ale także różne strony działalności Czesława Miłosza. Więc ważne jest to, że są tam poeci z każdej strony, czyli Tomas Węclowa z Litwy, Adam Zagajewski żyjący już, ale właśnie aktywnie współtworzący ten ośrodek i zasiadający w jego Radzie do momentu swojej śmierci, z naszej strony i Lilian Wali, uczennica miłosza, tłumaczka i poetka. Ta książka zawiera w znacznej części materiały, które były przedmiotem debaty i sympozjum zorganizowanego na oficjalne otwarcie. Ośrodka. Mindałgas zgodził się zasiąść w Radzie, jako najmłodszy jej członek, jeszcze przedtem, ale niedługo przedtem, jak zgodził się przyjąć urząd ministra Kultury i jego przyjazd na to, nasze otwarcie ośrodka, no, spowodował przyłączenie się władz miasta i w ogóle całą ferię wydarzeń. Zostało to połączone także z, nie, nie chcę w tej chwili jakby programu tego, tego sympozjonu i tych, i tych spotkań omawiać, ale chcę powiedzieć, że jest tutaj z nami Rasa Rimickaite, która była pomysłodawczynią projektu Schodów Miłosza, czyli wygrawerowania na Bulwarze Poleskim. W Krakowie nad Wisłą, wiersza Miłosza Dar. Wszystko to było jakby naszym wspólnym przedsięwzięciem, włącznie z wyborem tego wiersza. Także jesteśmy tutaj w gronie, czy ja jestem jako właściwie przybysz z Krakowa, w gronie przyjaciół, ale też osób, które od początku po prostu współtworzą ten, ten ośrodek. Chcę, żebyśmy rozmawiali nie tyle o książce, potraktowali ją jako powód czy po części także jako pretekst do namysłu, do rozmowy w dialogu z miłoszem na temat przyszłości przede wszystkim naszej przyszłości, cokolwiek to słowo nasza miałoby tutaj oznaczać. Proszę mi pozwolić dokonać takiego wstępnego i, mam nadzieję, dosyć prostego rozróżnienia. Chcemy rozmawiać o przyszłości, to znaczy o czym? Co to takiego jest przyszłość? Więc po pierwsze, przyszłość to to, co nas czeka. Prawda? Kiedy. Kiedy użyjemy takiej frazy, mogą przyjść na myśl także takie koncepcje, które są wręcz fatalistyczne. To znaczy, że przyszłość to jest to, co przychodzi z zewnątrz, co jakby, na co oczekujemy, ale w czym nie mamy wielkiego udziału. A więc, po pierwsze, przyszłość jako to, co nas czeka. Po drugie, i myślę, że dla tej rozmowy znacznie ważniejsze, przyszłość jako to, co możemy i powinniśmy wspólnie tworzyć, wspólnie budować. Właśnie wspólnie, dlatego że z przyszłością jest pewnie trochę tak jak z wolnością. Tyle masz przyszłości, ile ma jej Twój bliźni, to znaczy Twój sąsiad i Twój obcy. Więc to, myślę, będzie tutaj ważnym wątkiem. I jeszcze po trzecie, przyszłość jako czas, który zostaje. Niektórzy z Państwa mogą te frazę od razu skojarzyć z tytułem książki Giorgio Agambena, która rzeczywiście jest poświęcona um, inicjalnym wersom listu świętego Pawła do Rzymian. Um, nie chodzi jednak tylko o wymiar apokaliptyczny, albo inaczej. Chodzi o przywrócenie powagi y, i o przywrócenie realności naszemu prze przeżywaniu czasu. To znaczy, kiedy, kiedy żyjemy, można powiedzieć, w obliczu jutra i jednocześnie w obliczu końca, to każdy dzień jest ważny. A powaga ma przede wszystkim oznaczać to, że nasze słowa i czyny nie przepadają, że nie możemy nieustannie zaczynać od początku, że wszystko co dokonane, wszystko co powiedziane, zostaje z nami choćby w sposób niewidzialny, kształtuje nas od wewnątrz. Więc, więc ten, ten wymiar poważnie potraktowanego czasu, jako czasu cennego, jako w pewnym sensie daru, dlatego, że ten czas się kończy, nawet jeżeli innego końca świata nie będzie. Tutaj mamy te alternatywy, albo będzie to burza historii, albo będzie to koniec świata jako koniec naszego czasu. Chciałbym, żeby to. To rozróżnienie tylko jakby w tym momencie zawisło w powietrzu jako takie ogólne zakreślenie horyzontu. Natomiast skoro chcemy rozmawiać o przyszłości w dialogu z dziełem Czesława Miłosza, to o czym już Krzysztof właściwie mówił przed chwilą, zasadnicze znaczenie ma tutaj relacja przeszłość-przyszłość. Można popatrzeć na dzieło miłosza, można takie czytać i takie właściwie czytamy w pewnym sensie, jako dzieło ukierunkowane na uzdrowienie naszej wyobraźni, to znaczy właśnie urealnienie naszego czasu, uzdrowienie naszego zmysłu czasu. A więc to jest właśnie przywrócenie tej ciągłości, jak, jak powiedział Krzysztof, i na razie przy tym pojęciu zostanę. Tak się składa. I od tego chciałabym zacząć rozmowę z moimi kolegami i przyjaciółmi, że w tej książce znajdują się teksty Krzysztofa i Mindaugasa, i obydwa te teksty z różnych perspektyw właśnie tego zagadnienia dotykają właśnie relacji pomiędzy przeszłością i przyszłością. Jeśli przeszłość jest odrealniona przez ideologię, przez petryfikujące ją dyskursy, które niejako mechanicznie poddają opowieść o przeszłości własnym regułom, to tracimy także przyszłość. Ale to jest bardzo ogólnie powiedziane. Ja może zacznę, zwrócę się w tej chwili w prawo, ponieważ właśnie gość ma tutaj pierwszeństwo przed gospodarzem. Tekst Mindaugasa, ważny dla tej książki, jest ponowną lekturą zapoznanej w znacznym stopniu do niedawna wczesnej powieści Czesława Miłosza, Zdobycie Władzy. Ona ukazała się w 1953 roku, była traktowana właściwie jako taka powieść schematyczna przez samego Miłosza, też nieco odsunięta w cień. Ten tekst Mindaugasa nazywa się Polityka Pamięci w zdobyciu władzy Czesława Miłosza. To odczytanie jest na tyle ważne, że kiedy, ważne i, i bardzo ciekawe, bardzo odkrywcze, jakby przywrócenie nam tej powieści w momencie, w którym żyjemy i jakby subspecję tego momentu, że kiedy pokazałam ten tekst Adamowi Michnikowi przy okazji rozmowy na temat tej powieści, postanowił wydrukować tekst Mindaugasa w Gazecie Wyborczej i to była też taka zapowiedź naszej książki. Jeszcze zanim postawię pytanie, a właściwie zacytuję pytanie, które sam autor tego tekstu stawia, chcę powiedzieć, że dwa dni temu, kiedy, kiedy słuchałam, słuchaliśmy debaty prowadzonej przez Marcy Shore, myślałam właśnie o twoim tekście, to co piszesz, Wskazuje tropy, jeśli wręcz nie podpowiada, nie chcę mówić, że jakby udziela pełnej odpowiedzi, ale wskazuje, w którym kierunku moglibyśmy pójść, rozważając te bardzo bolesne dylematy y, związane z przerzuceniem rozmaitych problemów i konfliktów, czy z pokonaniem, przejściem ponad nimi w miarę możliwości też rozwiązywaniem ich w naszej drodze ku przyszłości. Jedno tylko chcę tutaj y, przypomnieć. Marcy Shore mówiła, przypomniała taki koncept Jana Patoczki Solidarity of the Shaken. Czytając tekst Mindaugasa w kontekście zdobycia władzy, ja bym to przetłumaczyła Solidarność przemoczonych do nitki. To, to Witold Gombrowicz, jako właściwie jedyny czytelnik, który od razu docenił rewelacyjność powieści Miłosza, o nim powiedział. To jest człowiek prze, przemoczony do niktki". A jednym z ważnych wątków Twojego tekstu jest właśnie to. To znaczy, cała ta nieregularność powieści, kamciastość tej rzeczywistości, to jest taki wątek, który prowadzi Cię do solidarności pomiędzy. Proradzieckim arystokratą i antyradzieckim proletariuszem, czyli i kwintą i foką. I to jest właśnie ta solidarność przemoczonych do nitki. Ja będę cię prosić, żebyś to rozwinął zgodnie z tym, co kiedyś, bo już jednak jakiś czas temu napisałeś, a, yy, a tym, co mógłbyś dodać z dzisiejszego punktu widzenia. Yy, może już teraz chciałbyś ten, to zagadnienie. Solidarności przemoczonych do nitki, jeśli wolno mi dalej. I tego, bo to mi się wydaje, jakby wyprowadzonym z tej powieści, najważniejszym otwarciem, też wskazaniem, kiedy myślimy o porozumiewaniu się i bardziej o pojednaniu niż no właśnie, to są różne strategie, prawda uniewinnianiu siebie albo obwinianiu innych. Dziękuję bardzo Joanno, dziękuję bardzo Krzysztofie za ponowną, ponowną możliwość bycia um, um, tutaj, um, rozmawiania w, te, uh, w ten. Uh, wcale nie myślę, że ty jesteś gościem. Kiedy, kiedy razem możemy, możemy wspominać Czesława Milosza, tu w, w Krasnogródzie. Um, może zacznę od tego, że te, ten mój tekst, który, który jest wydrukowany w tym zbiorze no jest związany z gruncie rzeczy z litewskim wydaniem tej, tej powieści Zdobycie Władzy, bo nie mieliśmy jej przez te, te, te wszystkie lata, nie była tłumaczona. A dla mnie zawsze wydawało się, no, jako, jakoś ona, ona bardzo tak bezpośrednio mówiła. Dla, dla no, mnie, gdy myślałem o naszym litewskim stosunku z przeszłością okupacyjną. Sowiecką i o tych wszystkich debatach, które, które były i dotychczas są no, niezwykle ostre i dzielące. Ocena postaci czasów sowieckich, ocena postaci pisarzy. Którzy byli i konformistami, i potem odgrywali in, i inne role. No teraz jedna z takich debat o bardzo gorąco toczy się u nas w Litwie wokół postaci Justynasa Marcinkiewiczusa, który był najwybitniejszym tak, takim, takim imieniem poezji lat 60. i 70. -tych. I gdy, zawsze, gdy, gdy myślałem o tych naszych starciach, o tych naszych um, um, napięciach, jakoś powieść Milosza przychodziła do mnie no, jako tak, taki e, komentarz, e, jako taka par paralela e, i myślałem o tym, że nie posiadamy właśnie ta, 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 takiej litewskiej powieści. Ale gdyby te postacie mieli e, litewskie imiona, to było no, prawie to samo, o, o czym Miloš myśli. I, 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 I mamy tu do, do czynienia z jakimś naprawdę większą kolizją różnych wersji pamięci, różnych podejść do historii i, i, i oczywiście do, do, do naszej teraźniejszości. I, i przyszłości też. Bardzo chciałam, żeby ona była przetłumaczona na, na język litewski. Właśnie pisałem ten tekst z myślą o tym, że, że litewskie, litewskie tłumaczenie już się ujawi. I w, w przekładzie Witasa Dekśnisej z moim, moim artykułem ona była opublikowana w, w lutym zeszłego roku. I tak się stało dziwnie, że promocja, prezentacja tego litewskiego przekładu zdobycia władzy była zaplanowana na, zaplanowana na wyleńskie targi książki, które się zaczęły w zeszłym roku, właśnie 24 lutego. Tego, tego, tego dnia, tego, tego, w te, 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 tego ranka, wszyscy dowiedzieliśmy się o napaści rosyjskiej na Ukrainę, o początku wojny. Promocja tej. tej powieści, po dyskusja, debata by, była zaplanowana na 25 lutego. Tu otwarcie targów książki. I właśnie ja zawsze e, wspominam ten, ten dzień e, jak no, poczucie przelomu czasu, bo e, cała publicz publiczność autorzy, krytycy, intelektualiści, zbierają się na, na targach, przygotowani ze swoimi e, wystąpieniami, tak, ze, ze swoimi myślami, i nagle to poczucie, że. Wszystko to, co mieliśmy dotychczas do powiedzenia, stało się przeszłością. Bo właśnie no, świat się zmienia. Mamy już inną teraźniejszość. Wszystko trzeba przemyśleć. I ja sam pamiętam, że no, byłem przygotowany swoją, swoją dyskusję, na której też brał udział Tomasz Węcłowy, jako dyskusję o właśnie pamięci czasów, czasów okupacyjnych, czasów sowieckich. A nagle tu się wydaje, że to, to, to nie jest przeszłość, tu mamy do, do czynienia z nową formą walki, powstania, heroizmu, o którym no, myśleliśmy jako o rzeczach już prawie minionych. I właśnie te trzy te, 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 te dni, ta, 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 ta zmiana dyskursu, zmiana, um, 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 zmiana perspektywy czasowej, czu, Jetzt, poczucie sytuacji. Dotychczas pamiętam, jak, jak to się, się wszystko. Przez te, te dni, byli, pierwsze dni, byli, byli w takim zawieszeniu, bo nie było wiadomo, co nam przyszłość wroży, co jest ta przyszłość, która nas, która nas, nas czeka. Pamiętam białoruskiego tłumacza Sergeja Szupy. Z którym też mieliśmy rozmowę o um, poezji, poezji żydowskiego, poeta i pisarza Mojżesza Kulbaka, którego Krzysztof też tłumaczył na język polski. Wtedy szupa przed naszą dyskusją um, um, powiedział, obaj Ukraina wytrzymała pięć dni. To byłoby dobrze. Przeczekajmy pięć dni. I właśnie to, to, to rozumienie naszej sytuacji i przyszłości nagle się zmieniało przez te kil, kilka dni. Pojawiła się inna wersja po prostu przyszłości, inne, inne oczekiwania, inna wersja. Okazało się, że niektóre rzeczy nagle wróci, wróciły, ale okazało się, że też działania ludzkie, wybory ludzkie, postępowanie ludzkie, decyzja obraniać swój kraj tak, Heroiczne decyzje w te, w te dni. To pozostanie Zelenskiego na swoim miejscu, tak? Te decyzje ludzkie stworzyły inną przyszłość, po, 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 po prostu inną możliwość. I um, no właśnie w powieść Milosza, zdobycie władzy trafiło w taki czas, w, ta w, ta w taką sytuację gdy stało na, na, naprawdę tekstem bardzo aktualnym i pożądanym. Ta, ta niepamiętana, nietłumaczona na litewskie dotychczas postać została bestsellerem naprawdę na tych targach książki mieliśmy. Bardzo duże po powodzenie, kolejki ludzi i po raz pierwszy, chyba po raz pierwszy, myślę, że to było po raz pierwszy, czyte czytelnicy litewscy czytali historię Powstania Warszawskiego jako co, co nie jest tam w Polsce, co obchodzi Polaków. Ale to, co obchodzi to jest też, też nas, bo w tym samym czasie myślimy o obronie Kijowa. Tak, myślę, myślę jeszcze o tej środkowo-europejskiej debacie, którą, um, która się tutaj odbyła dwa dni temu, um, gdzie również um, mówiłeś o tym, że z dnia na dzień jak gdyby zmienił się układ, um, że to wpływa też na na to, co tutaj jest nazwane polityką pamięci, że pewne kwestie ulegają unieważnieniu, inne natomiast wychodzą na pierwszy plan. Ale ta strefa Europy Środkowej, którą miłoż późno, bo to jest taki tekst z, z początku lat 90., wydrukowany z archiwów w wygnaniach i powrotach którą po prostu określił inaczej niż Milan Kuldela, że to, Kundera, że to jest ta cała, że to są te kraje, no właśnie zmoczone do nitki, ale przede wszystkim te kraje, które były elementem, które stały się przedmiotem przetargu wielkich mocarstw, czyli cały pas to obejmuje również kraje bałkańskie, Tam w tej optyce nie ma jeszcze Ukrainy ale y, możemy ją spokojnie w tej chwili włączyć w to myślenie. Więc, y, więc tutaj y, jeszcze podkreślę, bo, bo jakby od tego zaczęłam, rozwinąłeś ten temat, ale jeszcze chcę to dopowiedzieć, y, że to co, co z kolei mówił Timothy Snyder, że ludzie, którzy, y, którzy przeszli przez te burze. Y, nie mają dobrych wyborów, albo w swojej przeszłości jakby mają takie sytuacje, w, której, w, której, w, w których no, nie mogli być niewinni, w której musieli utracić swoją niewinność. To brzmi tragicznie, bo bohater tragiczny właśnie musi utracić swoją niewinność, ale sprowadźmy to na ziemię. Właśnie na tym to polega, że to też wyróżnia, można powiedzieć, problematykę historyczną, ale też problematykę no. Konkretnych ludzkich losów. Ale to też uspasabia nas, gdybyśmy poszli tym tropem do bardziej złożonego, bardziej skomplikowanego, bardziej otwartego też na różnice i bardziej ukierunkowanego na pojednanie, a nie na oczyszczanie. To znaczy, my możemy czy powinniśmy zrezygnować z obsesji czystości, choć oczywiście jest to bardzo trudne, ale. Kraje tak złomotane, prawda, mają jeszcze ten problem, to znaczy tą tęsknotę czy obsesję czystości, co niestety no, nieładnie przypomina, bo to nie tylko ofiary mogą mieć obsesję czystości. Tą czystą i niewinną Rosję ze wszystkimi jej imperialnymi dążeniami. Ale to jest tylko takie moje dopowiedzenie, że tutaj Mindaugas po prostu otworzył tę powieść w taki sposób, swoją interpretacją, że można współmyśleć i myśleć dalej, to znaczy w nowych kontekstach. Rozumiem, że chcesz coś powiedzieć, zanim sięgnę do Twojego tekstu. No chciałem bo, do, dorzucić do, do tego, o czym teraz rozmawiacie, taką to myśl, że y, nie ma czystości w takim sensie, jakbyśmy chcieli, prawda? A zwłaszcza ci, którzy absolutyzują naród, na przykład, prawda? I tak, a nie inaczej chcą o nim pamiętać jako niewinnym zawsze. Y, że to jest y, niewątpliwie le, lekcja, która. Y, pozwala odemknąć przyszłość, przyszłość, prawda, bo jeżeli tej lekcji nie odrobimy, to zawsze ona będzie zamknięta dla nas, zawsze będziemy się oszukiwali w jakiś sposób. Ale z drugiej strony też pomyślałem i to, o czym Mindaugas powiedział, że jakby na nowo to uderzenie Rosji w Ukrainę otworzyło nasze rozumienie przyszłości, że nam się wydawało, czy pomyślmy o tym. Nam się wydawało przez jakiś czas po 1989 roku, że właściwie odchodzimy od tego konceptu Europy narodów, świata narodów, że, że to już zaczyna należeć do przeszłości, że o świecie będą decydowali ludzie, społeczeństwa, które. Pozosta pozostawią za sobą podziały narodowe i łącznie z, oczywiście z konfliktami, że też była taka właśnie naiwna wiara, że jeżeli się to pozostawi po sobie, to konflikty zostaną uśmierzone. I w, i w tym było to niebezpieczeństwo. Znaczy, że nie da się w ten sposób, i to Ukraińcy nam uświadomili ponownie, nie da się pokonać zła, czy pokonać totalitaryzmu w takim wymiarze jak Putinowska Rosja, bez narodu, bez siły, potencjału, mocy narodu. I mówię o tym jako człowiek, który przez lata bał się w ogóle takich sformułowań używać, jak jak moc czy siła narodu. To była mądrość Giedroicza, też i całego tego jego kręgu. Zwróćcie uwagę, że on, oni sobie zdali, zdali sprawę, niezależnie od tego, jak myśleli, jak ludźmi otwartymi byli, jak chcieli być kosmopolitami, Europejczykami, ale że czuli się od, odpowiedzialni za rzeczywistość, nie chcieli od niej uciekać. To znaczy czuli się odpowiedzialni w tym sensie, że chcieli zmiany w Europie realnej w Europie Środkowo-Wschodniej i wiedzieli, że może się ona tylko do, y, dokonać poprzez narody. O tym wiedział Giedroyć od początku. Czyli mówił Ukraina, Litwa, Białoruś. E, y, jak, jak przypomnimy sobie przemówienie noblowskie Czesława Miłosza, to ono się rozpoczyna od takiej pozycji poety, który który jest gospodarzem języka i uwalnia się od różnych innych granic czy podziałów, jest tym spadkobiercą wspólnotowego wielk dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, wspólnoty kulturowej, rodzinnej Europy. Ale kończy się ta jego wypowiedź noblowska upomnieniem się o los naro na narodów bałtyckich i o traktat Ribbentrop-Mołotow konsekwencji, którego Zachód ciągle nie jest świadomy i nie był świadomy do tego lutego zeszłego roku w jakimś, w jakimś sensie ciągle, czyli że, że, i to jest, czyli że, że całe piekło, które zgotowano nam w XX wieku, to wynikało z sojuszu Stalina z Hitlerem, więc, więc to jest to, jakby to chciałbym tylko dorzucić do, do tego, że to y, oczywiście, że jest i obserwujemy w świecie dzisiaj, współcześnie również w Polsce, myślę w Litwie niebezpieczeństwo nacjonalizmu, radykalizacji takich y, 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 resentymentów narodowych i tak dalej. Oczywiście y, tego też nie możemy, y, nie możemy odrzucić, ale jeżeli myślimy w taki odpowiedzialny sposób y, o zmienianiu rzeczywistości, o, stawie, o, peremoż, y, o zwycięstwie, prawda? Peremok, o zmienianiu tego świata, to y, nie można tego zrobić jakby ponad gło, y, głowami y, narodów, prawda? Po, po, poza, y, ponad głowami tej, y, tej przynależności, którą. Y, y, którą tak mocno wtedy odczuwamy, kiedy ona jest zagrożona. Ja myślę, że nieuchronnie będziemy wracać do tego dziś, którego kształt dyktuje Ukraina, jej, jej los, jej dzień dzisiejszy. Ale ciebie, Krzysztofie, chciałabym jeszcze, żebyś właśnie w duchu no, praktyki. I w duchu miłosza powiedział o, tej, o tym związku pomiędzy przeszłością i przyszłością zupełnie jakby, tak myślę, że można tak zrobić, oddalając się od pewnych no, schematów politycznych czy, czy, czy modeli politycznego myślenia. Na czym powinien, na czym, na, na czym polega to otwieranie przyszłości od wewnątrz, które może być dla nas życiodajne, bo my Potrzebujemy, to jest. Ja to nawet sobie zanotowałam, to brzmi paradoksalnie, ale to jest taki cytat um, Simone Weil w przekładzie Czesława Miłosza. Skąd przyjdzie odrodzenie do nas, którzyśmy skazili i spustoszyli cały glob ziemski, tylko z przeszłości, jeżeli ją kochamy? No, spustoszyliśmy także przeszłość, ale to, to jest pozorny paradoks. I my, myślę tutaj właśnie o tym, że miałbyś. Jako myśliciel i praktyk wiele do powiedzenia o tym, jak uczynić przyszłość życiodajną, dającą nam poczucie siły, przywracającą nam poczucie odpowiedzialności, bo żyjemy w świecie, w którym wszystko jakby sprzyja temu, żeby się odpowiedzialności zrzekać. Ten fragment Simon Weil, który przytoczyłaś, jest z listu Czesława Miłosza do nas, do pograniczników, jak żeśmy zawierali się za, za odrodzenie tego dworu. I właśnie ten cytat tam w nim zamieścił. No bo robiliśmy to z miłości rzeczywiście do tego miejsca, do, do ducha tego miejsca. I czuliśmy, że tylko tak to miejsce można otworzyć, odpieczętować, że nie, nie da się tutaj na półprawdach, półintencjach albo się człowiek zanurza w tym żywiole, że tak powiem. Do końca I jest, ale wtedy, co znaczy y, takie zanurzenie? To znaczy, że jesteś blisko pamięci, jesteś blisko ludzi, jesteś blisko dramatów, o których wspomnieliście, y, które nie, nie czyniły nas winnymi, y, nie czyniły nas niewinnymi, i tak dalej, różne bolesne sprawy. Y, I mimo że się tych spraw dotyka i y, y, znaczy kuszenie świata. Tego, który by chciał nas zatrzymać w tej drodze, też polega na tym, żeby wyciągnąć z ciebie, żebyś, żeby cię wyobcować, żeby usprawiedliwić eskapizm. Na przykład, jak to rozumiem? No, na przykład, jeżeli dotykasz czegoś, tak jak żeśmy dotknęli, publikując sąsiadów Jana Grossa, bolesnej rany, jedwabnego relacji polsko-żydowskich, to miałem cały czas, mieliśmy w pograniczu, Taki, yy, taką sytuację, w której ten świat z daleki, zachodu, liberalny i tak dalej, cały czas czekał na to, aż prześlemy taką wiadomość, że oto nam się tutaj nie udaje, bo dotknęliśmy bolesnych spraw i wszyscy ludzie będą przeciwko nam. W związku z tym możemy zostać bohaterami gdzieś tam w świecie, gdzie oni yy, nas yy, my, otulą, prawda, przyjmą i tak dalej, ale że dla nas więcej miejsca w tym miejscu już nie ma. Tak sobie to też rozumieli, że jeżeli uczciwie dotykasz rzeczywistości i praw, to to cię wyrzuci z tej rzeczywistości i zostawisz ludzi. I, i, i cała ta mądrość, którą właśnie mieliśmy z tych relacji międzyludzkich, ta miłoszoła mądrość, wydaje mi się polega na tym, żeby zostać. Pomimo wszystkiego, tak? Nie oceniać, ugryź się w język z, taką, z takim wprowadzaniem sądów, no bo jakie ma, jaką mamy my, urodzeni już po tym wszystkim, legitymację do tego, żeby sądzić, prawda? W związku z tym yy, trzeba innego do tego stosunku i, i, i czasu, właśnie, czasu, bo nie możesz z tego zrobić yy, w, przez noc, przez rok. Nie możesz napisać projektu na to i zrobić, bo projekt zawsze będzie za krótki, że trzeba uchwycić zupełnie inną nić wymiaru czasowego w takiej pracy, która może ci otworzyć przeszłość. Myślę, że w dużej mierze przyszłość odbiera nam krótkoterminowość. Też takie rzucanie się w. W krótkotrwałe, efektowne, eventowe e, wydarzenia, ale cały czas mamy poczucie, że ledwo żeśmy czegoś dotknęli, a już nam to umyka, prawda? Że, że i w ten sposób przyszłość nam umyka, że cały czas jesteś jakby w potrzasku tego, że trzeba zrobić rósz e, e, teraz już i za chwilę nie będzie pieniędzy, cierpliwości, uwagi, e, woli grantodawców i tak dalej, więc kończy się sprawa. I znowuż jakby to, co ledwo dotknęłaś w takim horyzoncie przyszłościowym, już, już ucieka. Więc zakorzenienie oto, to jest jedno z tych słów, które które przypisywane jest przeszłości, prawda, ale tak naprawdę otwiera przeszłość. W dużej mierze praca nad przyszłością to jest przewartościowanie naszego języka. My cały czas wierzymy i używamy takiego języka, który nam się wydaje jest staroświecki, to zresztą to słowo staroświecki pojawiło się tutaj w naszych debatach również z Timothy Snyderem i Morsi Shore nad jego książką o wolności i inną, że, że nagle Historyk, który zaczyna pisać o piątym wymiarze, o wymiarze etycznym, o wartościach, w obliczu progresywnego Zachodu staje się staroświecki tak? w, w, w jakiejś mierze, że jakbyśmy przypo, przypisywali takie postawy przeszłości, tego, co już, co już było. To jest w dużej mierze praca nad przewartościowaniem, więc jest odwrotnie. Tak? Jest odwrotnie. To właśnie, to właśnie to, że masz dach nad głową, to znaczy, jesteś, jakby odzyskujesz dla siebie miejsce, przynależność, otwiera ci przyszłość. Trzeba znaleźć własną miarę, prawda? I ta miara może być bardzo skromna, ale wizja ma być dalekosiężna. Ja myślałam o tym także w takim wymiarze obcowania z miejscem jako miejscem, które nie przestało być nigdy zamieszkane, zamieszkałe, prawda? w którym ci, którzy byli dalej są i tu zacytuję z twojego tekstu, umarli mogą żyć dalej nie w upamiętnieniu, ale w działaniu przekraczającym ograniczenia i niespełnienia czasu minionego. Testament, prawda? trzeba jakby ten, ten testament odczytać, odkryć na swój własny sposób i no to lepiej tego nie można powiedzieć niż, niż w tym zdaniu. Jeśli mogę tylko dorzucić natychmiast przypomina mi się taka fraza z Norwida, a przeto zmarli, a przeto zeszli. Nie są to jacyś, co ich nie było, nie ma, nie może kiedyś być, jeśli i własną przez nich rozrządzasz siłą. <grym> Więc to jest jakby taki fan do, do Twojego. Ja um, nie wiem, czy Mindaugas chciałby się włączyć w tym, w tym miejscu. Pewnie tak. Tak. Teraz, teraz tak. kiedy Krzysztof, Krzysztof, tak, Jak Krzysztof mówił o tym, o, tej, o tym staroświeckim języku i takich um, postawach, które jakby są z. Innego e, czasu jednak przepowiadałem przyszłość. Ja, ja właśnie e, m, m, pamiętam, że taka post, postać pojawia się w tej powieści Milosza Zdobycie władzy. To jest profesor Gil, profesor filologii klasycznej, e, który po, po utracie swojego stanowiska, e, po wypędzeniu z Uniwersytetu, e, tłumaczy tu de tak? I, I on właśnie tlu, tłumaczy tekst grecki o, o o prawdzie, o, o, o zbrodni, tak? o, 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 ty, o, tych, o tych kategoriach, które w tej rzeczywistości zaklamanej jakby zupełnie nie, nie, nie przydają się do tej rzeczywistości. I, i właśnie w, ty, w tych fragmentach, w tym, w tym wstępie i, i, i zakończeniu, o, o, o tym profesorze. Podaję bardzo, bardzo ważne sformułowanie Milosza wobec podejścia do przeszłości i w ogóle do, do, do czasu ludzkiego, realności ludzkiej. Bo, bo on tam mówi, że żeby, żeby, żeby zrozumieć historię, trzeba podejść do realności ludzkiej, do, do, do ludzkich sytuacji. I i innej drogi tego podejścia, nie ma, tego podejścia nie ma inaczej niż poprzez szczegół, poprzez znaczący szczegół, który, z którego można zrozumieć tego, co nie ma w takim, w takim języku standardowym, w takim, takim dyskursie obecnym. Ten szczegół, który da nam zrozumieć tą cichą, Em, 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 sy, sytuację ludzkią, ludzką, i właśnie to pomaga uniknąć schematów, uniknąć ideologizacji. Szczegół, trzeba odnaleźć szczegół szczegółu, żeby zrozumieć tą skomplikowaną historię polowu XX wieku. I ja myślę, że to, to właśnie. To, to nie tylko świadomość historyczna, o czym mówię, ale no, w ogóle pewna wizja międzyludzkich stosunków, tej, tej, tej tkanki łącznej, o którym Krzysztof piszesz, tego podejścia do innego. Tego respekt, 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 o którym Miloš pisze, cytując Blake'a. Myślę, że bardzo dużo rzeczy się z tym łączy, jak również ta wizja przyszłości, naszych zadań na przyszłość. Ty tam piszesz o tym, szczegół, szczegółu to jest ten spadochroniarz i ta przypadkowa śmierć. Ale w ogóle ta, to, co się tak nie podobało w powieści Miłosza, to to, że ona jakby nie przylegała do żadnego wzorca. Ja myślę, że, że to, o co tam naprawdę chodzi, może być tylko napisane w formie właśnie yy, szkicu, to znaczy, dlatego, że chodzi o takie zapętlenia. Ludzkich losów, że on tylko wskazuje na rozmaite węzły. To są zapędzenia wewnętrzne, ale też międzyludzkie, prawda? I że to jest ta, ten prawdziwy miąż, którego nie można spetryfikować, nie można spacyfikować poprzez regularny dyskurs. Właśnie, właśnie to, mhm. my, też, też mi się wydaje, że no i Milo, Milosza, bardzo ważne jest świadectwie poezji w tym, w, tak. w tym eseju. Tak. Ta różnica pomiędzy tym czasem wielkim, czasem wielkiej historii, czasem dialektycznym, heglowskim, i czasem, i czasem ludzkim, czasem jednostki, czasem miejsca, tak? tak. Czasem, czasem doświadczenia. I o, gdy mówi o innym po podejściu do, 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 do tej do pamięci, do, do narracji historycznej, ja myślę, że no, w tej powieści, ale, ale w innych, innych miejscach, miejscach, on stara się znaleźć właśnie inny język, który by świadczył o innym przeżyciu czasu. Mhm. I ten język właśnie, właśnie może, może zmienić myślenie. Czas, czas tym samym. Prowadzicie mnie jeszcze do takiej refleksji dosyć szalonej. Ale sobie pomyślałem o tym, że przeszłość jest czymś takim, co mamy. Paradoksalnie jest u nas, jest. Ja mam spokój co do jutra, co do tego, się stanie. I właściwie dramat polega na tym, ale że, żeby nie dać sobie jej odebrać. Tak, czyli na, praca, którą wykonujemy jest też nad tym, żeby nie dać sobie odebrać przyszłości, która, gdyby nie te szaleństwa wszystkie, które nas mogą spotkać, pułapki, w które możemy wpaść, byłaby z nami. Byłaby tym, co jest nam dane. Natomiast cała, cała zagroza sytuacji polega na tym, że jeżeli nie będzie tej gęstości przestrzeni, o której Mindaugas mówi, czyli tych drobiazgów, które, którymi potrafiliśmy zagospodarować naszą przynależność do do was, do wspólnoty, do miejsca, do naszych relacji i tak Jeżeli to będzie dziurawe, to łatwiej jesteśmy podani, podani na, na to, że nam ktoś to wyrwie, prawda? Że pojawi się łatwo lęk który, czy inne zagrożenie, które to rozsadzi. Więc praca nad przyszłością, taką, jaką pytasz, Joanno, w takim sensie organicznej, codziennej pracy, to jest. Też jest właśnie taką pracą nad tym, żeby ca, cały czas ta tkanka łączna, która gęstnieje, czy, się, czy jest, staje się żywa, ona sprawia, że ten, ten demon bez przyszłości, prawda? ucięcia, odcięcia przeszłości, może mieć mniejszą moc na, na nas, mm. prawda? że możemy być w tym sensie silniejsi. To znaczy, trzeba się starać nie zostawiać pustych miejsc, bo w puste miejsca wchodzi pustka, czyli nicość, a to... E, ideologia, tak, wiesz. Tak, i, I, to no. jest, I to jest ten szerszy problem, dlatego że krach idei, czyli ideo, szereg ideologii postępu, ale taki ewidentny krach pozostawił właśnie pustkę, w którą weszły... No, weszła też taka miałkość, miazga. Mówi się o tym, że żyjemy. To socjologowie od dawna mówią w rozdętej bańce teraźniejszości, prawda? Um, tak, jakby nierealna jest przeszłość i przyszłość. Ale to są to jest, jakby wynik o tym też tutaj była mowa, prawda? Tego, że nie przewidzieliśmy tego, że to puste miejsce zostanie zajęte przez coś, jeśli go nie zagospodarujemy, przez coś miałkiego, coś, czego nie chcemy i coś, co nas może. Co nam może zagrażać z czasem? Tak rozumiem też y, rodzinną Europę. Mm -hmm. y, to, to pojęcie Miłosza. I, bo mój tekst w tej książce się nazywa Rodzinna Europa XXI wieku. I cały czas o tym myślę, że nie udała nam się w poprzednim wieku rodzinna Europa, że ona mm -hmm. pozostała takim projektem zawieszonym bez realizacji. Nam się udało stworzyć Unię Gospodarczą, nam się udało stworzyć Unię Polityczną, natomiast ten miłoszowy koncept kulturowej, rodzinnej Europy ciągle pozostaje nie do zrealizowania i gdybym patrzył na przyszłość z tej perspektywy, to jest właśnie Jeden z tych drogowskazów dla mnie, to znaczy, bo zagęszczenie europejskiej przestrzeni to jest właśnie budowanie jej jako rodzinnej, jako rodzinnej Europy. I to nie, i, i znowuż, i wtedy, jeżeli ona powstaje jako rodzinna, to, nie, to ona nie może być eurocentryczna, ona nie może być na sobie skupiona. Tak jak, i, tak jak każde miejsce, które zagospodarowujemy w ten sposób, staje się otwarte, to znaczy przez to staje się współuczestniczące, więc nie, nie widzę w tym zagrozy dla... Tego, że my myślimy w, tylko w eurocentrycznych kategoriach, i tak dalej. Nie właśnie to, żeby Europa zatroszczyła się o to, co się dzieje w Afryce, w Ameryce Południowej i w innych miejscach świata, musi się stać rodzinną Europą, bo, bo bez tego nie będzie miała tej, tej mocy siły. A my czasami boimy się właśnie takiego umocowania kulturowego, właśnie takiej taki, rozwoju wewnętrznego. Właśnie y, y, kulturowego, bo wydaje nam się, że wtedy to, 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 to wprowadza. Na przykład, właśnie w myśleniu tym nowoczesnym, myślenie kulturowe, takie jak teraz mówię, kojarzy się bardzo często z podziałem, że, że, że wprowadzimy konflikt wartości, prawda? Że, że wprowadzimy e, o, odrębną perspektywę europejską albo inną, bo zaczynamy mówić o wartościowaniu, zaczynamy mówić o rodzinnej Europie. I znowuż jakby fenomen tych, ja ich nazywam starych Europejczyków. Znowuż kolejne staroświeckie słowo, prawda? Jerzy Stępowski, jak, jak mówił o tej swojej Europie z Naddniestru, z Doliny Dniestru, mówił o starej cywilizacji, ale właśnie nie w, taki se, nie w takim sensie, znowuż z Kansenu, który kiedyś tam istniał, tylko takiego założenia, które, które pozwala. Być w dialogu ze światem, prawda? To, to, ta stara cywilizacja właśnie była cywilizacją, która przerasta, czyli rozbija nacjonalizmy, partykularyzmy, ma po prostu, zna tajemnicę spoiwa, prawda? Czyli zna, zna sztukę łączenia, którą żeśmy zatracili. Ale, ale Krzysztof, właśnie mam, mam pytanie. Przedtem Wcześniej mówiłeś o powrocie. Um, um, znaczenia narodu, tak? o ponownym znaczeniu tożsamości narodowych. Ja, jak, jak, jak to się ma z tą, z tą, z tą ideą um, 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 przekroczenia nacjonalizmu, któ, która, którą oczy, oczywiście, oczywiście no, mamy, chyba mieliśmy jako cel? Czy to się zmienia? Bo piszesz w swoim tekście też o, o, o filozofii niczego. Co, co mi się bardzo podobało i o tym idei, niczego, o, o europejskości, która przekracza narodowość. Tak. Europa chce być jedyna, tak? tak. tak. Bardzo Ci dziękuję za to pytanie, Mindaugasie. Widzisz, ja, ja uważam tak, że niebezp... nacjonalizm się rodzi w momencie, kiedy odsuniesz sprawę narodu jako groźną. I on się wtedy wy The... wyobcowuje w ideologię nacjonalistyczną odrębną. To znaczy, jeżeli w byłej Jugosławii na przykład zakazujesz mówić o sprawach narodowych, bośniakom, muzułmanom, e, prawosławnym i tak dalej, to w momencie, kiedy dojdzie do konfliktu, one wybuchną z, ze zdwojoną siłą. Nie, dla, nie, nie dlatego, że nagle się pojawiły, tylko nie było czasu na ich... One były tematem tabu, prawda? Komuniści mieli taki zwycz taką, taką metodę na to, że, że zamykają ci usta i po, po prostu negatywnie, w ogóle kładą sprawę narodową, i to nie jest dobre. To znaczy, nie, moi, w moim przekonaniu, nie można takich, tej sprawy wysuwa, wysuwać na zewnątrz. Naród może być twórczy, może mieć moce pozytywne, jeżeli nie będziesz go ideologizował i, i nie będziesz ludziom zabraniał tego, że będą miały, mieli potrzebę obrony swojej tożsamości narodowej, że nasi Litwini tutaj będą chcieli mówić swoim językiem, że będą chcieli pielęgnować swoje narodowe również tradycje, jeżeli nie, nie można tego po prostu yy zapieczętować, prawda? zabronić, jeżeli tu się pojawi rodzaj takiej przemocy, to wtedy to się może wynaturzać w jakąś formę już bardziej radykalną, skrajną, więc moi, moja odpowiedź jakby jest tego i taką mam na przykład do tych Europejczyków dzisiaj, którzy bardzo się niekomfortowo czują, że o ich wolność europejską walczą dzisiaj narodowcy, prawda? Ukraińscy. Oni nie mogą znieść tej myśli, prawda? Oni sobie inaczej wyobrażali przyszłość, a fakt jest taki, prawda? I nie można, nie, nie można na to przymykać oczu. To jest też część naszej rzeczywistości. Chciałam postawić problem. No, wymagający pewnych właściwie dywagacji futurologicznych przed wami obydwoma. Tak jak tutaj siedzimy, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, nie mamy problemu z rodzinnością, czujemy się bardzo rodzinnie. I w tej skali, i w tym miejscu zwłaszcza, wydaje się to naturalne, nie wymagające wysiłku. Jakbyśmy mogli sobie wyobrażać, jakbyście sobie wyobrażali w obliczu wojny w Ukrainie um, tworzenie nowych więzi, nowych połączeń, nowej rodzinności w tej części świata, powiedzmy najpierw rodzinna Europa tutaj, w tych, na tych, jak mówi Tim, skrwawionych ziemiach, czy tu, gdzie wielokrotnie mieszkańcy byli przemaczani do nitki. Jak byśmy sobie mogli wyobrazić rodzinną Europę tutaj, w środku Europy, po wojnie w Ukrainie, z Ukrainą także jako częścią tej rodziny? Paradoksalnie wydaje mi się, że wojna, która się toczy w Ukrainie dzisiaj, buduje ten wymiar. Rodzinności w wymiarze duchowym. To znaczy, Ukraińcy, żeby toczyć taką walkę jak toczą, muszą jakby wejść w obszar etyczny i takiego wysokiego napięcia duchowego również, związanego z winą, z solidarnością, z odpowiedzialnością. To są rzeczy, które sprawiają, że, że po prostu. Rozmowy, które pomi pomijają tę sferę, wydają się próżne albo, e, albo mało istotne, czy nie, nie, wszy na nie wszystko odpowiadające. Więc jak ja rozmawiam z nimi, jak słucham, jak czytam, co piszą, to, dla, to tam rośnie ta potrzeba, żeby zmierzyć się z tym złem, które się rodzi, nie, tylko, nie można z nim zmierzyć się, tylko militarnie. Oczywiście. Ruski mir. Czyli ta antywolnościowa, antyzachodnia ideologia, prawda, to jest ideologia kulturowa też, która ma swoje, swoje dogmaty, ma swoich, jak Tim pokazał w tej książce Droga do niewolności, pamiętacie, że ta ideologia Ilina, Dugina, prawda, to, że Rosja w ogóle ma ideologię, to nie jest tak, że to jest Y, że to jest tylko nagi, jakiś pragmatyzm przemocy. Tam się po prostu kotuje jakaś, y, 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 jakaś strawa, prawda? taka kulturowa. Więc tym bardziej jest to poczucie, że stawiając temu opór, musimy, że może z temu sta stawić opór właśnie rodzinna Europa, a nie, y, nie Europa jedynie gospodarczo-polityczno-pragmatyczna. Prawda? Że w, w, w takim wymiarze się po prostu nie zmierzymy do końca, tak? że będzie pole, które będziemy, bitwy, które będziemy przegrywali, nie da się od tego uciec. Natomiast, jakie będziemy wokół tego budowali nowe idee, to jest cały czas przed nami. To jest bardzo ciekawe, że, że ben, ja patrząc na nasze doświadczenia wcześniejsze. To mam takie poczucie, że taka sytuacja rodzi radykalnie odważne w stronę właśnie dialogu czy inności postawy. To znaczy, nie jest przypadek, że najodważniejsze takie myślenie, jak filozofia dialogu, na przykład europejskie w XX wieku, zrodziło się tutaj na skrwawionych ziemiach że stąd był Lewinas, że stąd był Buber, że stąd był Tischner, są, że stąd była Arendt, stąd był Patoczka, że, że te, stąd był Korczak z swoją pedagogiką i tak dalej. Czyli, czyli to, to jest właśnie tak, że to przynajmniej nam przeszłość mówi, że, że postawieni w, w takiej granicznej sytuacji, egzystencjalnej, jaką mamy teraz tu przy granicy naszej sprawia, że mamy więcej odwagi y, do podejmowania y, głębszych, odważniejszych, y, nie wiem, idei, prawda? czy postaw y, wartości, y, wartościowych, jeżeli i y, y, y na tym się powinniśmy wydaje mi, y, mi się skoncentrować. To jest to, jest to nasze zadanie, którym możemy, y, którym możemy pomóc również tej sytuacji w Ukrainie dzisiaj. Myślę, że no, oczywiście te, te, ta sytuacja daje nam e, nadzieję e, na inną e, przyszłość naszego regionu, w ogóle Europy. Wybór e, Ukraińców właśnie taką nadzieję otworzył w sytuacji wielkiej niewiadomej. I w ogóle ta ta szansa dla, dla Europy Środkowej nie tylko jako, jako kraju, który, który, regionu, który po po wszystkich tych traumach osiągnął pokój stabilność, ale regionu, który no, może kształtować pewną wersję, Przyszłości całego kontynentu, co to znaczy być spół, współżyć w, w Europie z różnicami językowymi, tożsamościowymi i z poczuciem sieci, poczucie tej, tej właśnie łączącej sieci, wspólnoty łączącej sieci. Bo no, w ogóle, jakie mamy e, takie wielkie wizje, projekty przyszłości w teraźniejszym globalnym świecie? Jak nam się ta przyszłość e, ukazuje tak? w wyobraźni, w, w kulturze popularnej? Ja myślę, że kil, kilka takich, takich e, e, wersji e, utopijnych, nie tylko utopijnych mamy, Jedna z tych wersji jest ta, ten postęp posthumanistyczny, czyli postęp sztucznego intelektu, postęp genetyki, która zmienia w ogóle poczucie toż, rozumienia to, to, tożsamości ludzkiej, wielkich kosmicznych Odysseje Elona Maska i tak dalej. To jest postęp posthumanistyczny, wielki entuzjazm też związany z możliwością takiego, takiego postępu postępu. I na, i, inna wizja, że e, e, i, i obawa jest regresu cywilizacji. Regresu cywilizacji, czyli z powodu katastrof ekologicznych, z, z powodu, z powodu demogra demografii, z powodu w ogóle zmiany cywilizacji europejskich, napływu innych emigrantów i tak dalej, i, i tak dalej. odpowiedź na, na, te, na te wszystkie E, e, obawy regresu jest odpowiedź siłą. Tak? siła to, co się liczy. Siła imperiów, siła Trumpa, si, siła, siła Putnowska, to, co nas chroni przed, przed wielką e, e, katastrofą. To, to jest rodzaj wyobraźni, która dąży ku, ku sile i ku zamknięciu. Tak? Zem, e, e, zamknięciu, chronieniu. I e, myślę, że właśnie. Tu, w, w tej, w tej nas, naszej sytuacji, gdy mówimy o Miloszu, o innych, innych intelektualistach wywodzących się z Europy Środkowej i nie tylko, no, ja myślę, że jest to jednak możliwość wyobrażenia i, i jeszcze innej wersji przyszłości. Wersja przyszłości, kty, kty, która by była by oparta o, na, na równowagę, Równowagę, współżycie uwadze wobec innego dialogu, właśnie i praktyki, tak, takie praktyki tego, tego współżycia. Czyli no to też ta idea lokalności globalnej, powiązania, powiązań lo, lokalnych, które, które nie, nie, nie ta, taką technologią i, i siłą polityczną i, i militarną, a właśnie tą praktyką współżycia i odpowiedzialności za świat za innego może, może, może tworzyć, tworzyć um, przyszłość. Zostawię może na razie sztuczną inteligencję, chociaż. Jeszcze jest? <laughs> chociaż jest tak, że myślę, że ciągle poezja wskazuje. Na ile wielka poezja, na ile mylą się ci, którzy uważają, że maszyna może naśladować bogactwo ludzkiego języka, ona nas prześcignie tylko w tym wymiarze języka który da się przetłumaczyć na matematykę. Natomiast ty mówiłeś o świadectwie poezji, to jednoczenie różnych wymiarów czasu, to symbolein, symboliczność, symbol, prawda, to, to, że mamy, no, no właśnie to jednoczenie i to, że poezja pokazuje, że my jesteśmy stworzeniami językowymi, że my jesteśmy gatunkiem językowym, że to jest coś więcej niż tylko Intelektualna sprawność. Ale jeszcze, jeszcze tylko a propos, właśnie drugiego ważnego wątku związanego z, z wyczerpywaniem się zasobów planety, bo to miałam na uwadze wspominając o tym czasie, który zostaje, prawda? To znaczy myślę, że tutaj potrzebne jest w tym wymiarze rzeczywiście to jest ta przyszłość, której mamy tyle, ile ma każdy inny na tym globie, dlatego że potrzebna jest tutaj. Solidarność nie wiem, czy możliwa, to znaczy potrzebne jest wyrzeczenie i samoograniczenie na zasadzie jakby też no, no porozumienia. Natomiast tutaj myśląc o tym, że ten apokaliptyczny wymiar czasu nie musi być fatalistycznie rozumiany, a jednak wprowadzenie go w nasze życie mogłoby nam pomóc w takiej solidarności, wyrzeczeniu czy samoograniczeniu, czyli wspólnym działaniu na rzecz ograniczenia zniszczeń. Mam tutaj cytat z Leszka Kołokowskiego z, tego, z tej jego książki napisanej po francusku w połowie lat 80., który mianowicie powiada tak. Przyswojenie sobie apokaliptycznego sposobu patrzenia na świat jest prawdopodobnie warunkiem, aby rasa ludzka mogła przeżyć i uniknąć apokalipsy, samozagłady, wielkiego końca, który sama sobie przygotowuje. To, to, to on mówił w latach 80., ale myślę, że ta problematyka w rozmaitych kręgach była rozważana jeszcze wcześniej. O, chciałbym tylko powiedzieć, że wszystko, o czym rozmawiamy od początku, czyli taka moc, potrzeba zamieszkania, oswojenia, takiego ojko z odrodzenia, zagęszczenia drobiazgu, ma wymiar ekologiczny. To znaczy, nie da, się, nie, nie da się od tego odciąć, i nie wierzę, znaczy w momencie, kiedy ludzie zaczną działać ze strachu, to znaczy będzie już za późno, to zawsze będzie za późno. To znaczy, uprzedzenie może nastąpić tylko wtedy, kiedy zaczniemy to robić yy, i zaczniemy to pogłębiać z miłości i z tego wszystkiego, co mamy już teraz w, yy, w zanadrzu do, yy, do swojej dyspozycji, kiedy zaczniemy to robić. Na, na co dzień, jak miłożby powiedział, z pracowitością, bo to słowo e, zaczyna też być wypierane z naszego języka. Jeżeli e, mieliśmy tutaj rozmowę o sztucznej in, inteligencji, e, był tutaj u nas z rodziną Marwin Miński, i żeśmy się zaprzyjaźnili z człowiekiem, który no, jest w dużej mierze odpowiedzialny za stworzenie sztucznej inteligencji, on się. Takim miejscem jak to nasze bardzo interesował właśnie z tego powodu, że miał tą świadomość, że ludzie zaczną mieć. Bardzo dużo wolnego czasu, że zaczną żyć dłużej, i ta pustka może być destrukcyjna. Jeżeli nie będzie życia duchowego, jeżeli nie będzie takiej woli, że będziemy chcieli się jak dzisiaj po prostu pójść, zgromadzić na rozmowę i to w taki bliski sposób, to znaczy bez użycia właśnie sztucznej inteligencji, tutaj ona nigdy w tą intymną rzeczywistość nie wejdzie, prawda? To, to to, to będzie to negatywną mocą, prawda? Cały, cały ten wymiar sztucznej inteligencji. On wierzył, że jeżeli po prostu wytworzymy formy, które zaczną zagospodarowywać tą nową przestrzeń większe, większego czasu, większej otwartości, prawda, dłuższego życia. Co z tym zrobimy? No może to być przecież piekło pustki jakiejś, depresji, prawda i tak dalej. I, i znowuż wracamy: no bez rodzinnej Europy czy bez rodzinnego świata yy, nie, nie, nie zmierzymy się z tym. I teraz nasze zadanie jest: no jak to powiedzieć tym, którzy teraz podejmują decyzje różne budżetowe, na przykład decyzje planu o od, odrodzeniu yy, Ukrainy, programie odbudowy Ukrainy. Mieliśmy wczoraj tutaj gościa z Sarajewa, z Bośni, i on, o tym żeśmy z nim później rozmawiali. On zna tą lekcję, to znaczy zna tą lekcję, że w ogóle te sprawy zostały odsunięte na margines, jak zawsze, niezrobione. I do dzisiaj płaci się, się za to e, cenę. I jak stworzyć język narracji, opowieść, która by. E, która by angażowała do tej naszej rozmowy świadomości tych, którzy są ze sfery ekonomicznej, politycznej i tak dalej. Jak przekonać Europę do, do budowania projektu kulturowego wspólnie, prawda? który ciągle jest jakby odkładany. No to są właśnie pytania, które, które może, czy zadania, które możemy przed sobą stawiać. Ja mam poczucie, że dotykamy już takich problemów, że zbliża się czas oddania państwu mikrofonu. Czy Mindaugas chciałby coś powiedzieć przed tą częścią? Nie, nie, nie pamiętam, skąd pochodzi jeden z cytat Milosza, ale brzmi on w, w moim umyśle po litewsku, w litewskim tłumaczeniu. Nie wiem, jak to brzmi po polsku, ale kiedyś powiedział na pewno, że jeśli Europa ma jakąś przyszłość, to ona tkwi w stłumionych możliwościach tych małych krajów europejskich. W stłumionych możliwościach tkwi, tkwi przyszłość. Będziemy powoli oddawać ten mikrofon. Miałam tu różne cytaty na wprowadzenia, zakończenia, ale to nie jest takie ważne. Ważne, że rozmawiamy i ważne, żebyście Państwo się włączyli do tej rozmowy. Podczas naszej podróży do Gruzji z pograniczem zauważyłem jedną rzecz, którą widać już też na naszym pograniczu polsko-litewskim, że mały naród ma większe przywiązanie, na przykład, do tańca i do śpiewu, tak jak litewski, dlatego że czuje, że to może być zagrożone. Duży naród nie ma takiego, takiego poczucia strachu, więc często po prostu nie umiemy na przykład, ja nie umiem tańców polskich, litewskie umiem. I umiem Belgijkę. I do tej Belgiki nawiążę. Bo gdy byliśmy w Gruzji, w Nikozji, podczas pana Krzysztofa wykładu o Medei, rozmawialiśmy z młodymi Gruzinami właśnie też o kulturze. I był moment, że Gruzini zatęczyli nam swój narodowy taniec, ale teraz co z nami? Bo my żadnego polskiego tańca nie umiemy. Zatęczyliśmy im co prawda Belgijkę, żeby było chociaż jakoś europejsko, Chociaż uważam, że Gruzja to rzeczywiście jest Europa, bo to czuć w nich, że oni są Europejczykami, i więc nie uznaję, jak ktoś mi mówi, że byłem w Azji. Yy, i wydaje mi się, że to jest prawda, co Pan Mindałgas powiedział, co pan, co Czesław Miłosz chciał powiedzieć i powiedział, że ta kultura taka europejska się odrodzi i odradza z małymi narodami, ale ważne jest też to, że małe narody przykładają też uwagę do uczenia się języków do uczenia się innych kultur, bo wiedzą, że skoro nasz jest język mało znany, nie jest mało ważny, ale ważne, żebyśmy umieli się też dogadać z innymi. Więc mały naród nie tylko, tak zauważyłem, przykuwa wagę do swojej kultury, do swojego języka, swojego tańca, ale przykuwa też wagę do tego, żeby jakoś dogadać się z innymi, no bo przecież po polsku jest ciężko się czasami, do, no, czy nie czasami, dogadać w różnych częściach świata. Po litesku pewnie tym, na, tym bardziej, bo to jest jednak język, jak mniej osób go używa, dlatego ważne jest, żeby znać inne. Więc mi się wydaje, że ta małość, ma małość narodu, małość kultury w znaczeniu liczebności, bo tylko tutaj można zauważyć małość, jest bardzo ważna w budowaniu wspólnoty europejskiej, bo wtedy staramy się trzymać. Silnie sw swoją tożsamość, ale pamiętamy też o dogadaniu się z innymi. Dziękuję. To był y, głos młodego pokolenia tutaj, które odkrywa swoją litewskość, prawda, Patryku? Nie mylę się, że się nauczyłeś dobrze po litewsku tańczyć, ale to dlatego, że odkryłeś niedawno w sobie, prawda? Bo też czasem są uśpione takie rzeczy. Nam właśnie brakuje tej ciągłości przekazu pokoleniowego, i wtedy ci, którzy odradzają takie miejsca jak Patryk, swoją rodzinną tradycję, mają tą większą moc nawet do tego, żeby żeby działać w, w tym kierunku, niż ci, którzy. Ja pamiętam kiedyś, jak mi powiedziałeś, że gdybyś od razu był tym Lit Litwinem i być to wszystko przekazano, to może nie, nie, nie tak mocno byś się tym interesował, jak po czasie, kiedy nagle odkryłeś to po latach. Więc, ale powiedziałeś też, ja jeszcze chciałbym tylko o tym, do tego się odnieść w takim wymiarze przyszłościowym i, i tej rozmowy, którą tu prowadzimy. Że małe, że, że podmiotem, y, mi powiedział o, drob, o, o drobiazgu, o szczególe naszej rzeczywistości, ale siła małego jest, mam, mówiliśmy o narodach tutaj jako tak, od z tej giedrociowej perspektywy, jako tych, które mogą rozsadzić y, taki organizm jak Związek Sowiecki, prawda? Y, bo były mniejszymi całościami. Również. I że ta siła małego, moim zdaniem, może rozsadzać też różne inne struktury, które ideologie, które, które mogą nam zagrażać. To, co w przyszłości dla nas wjawi mi się jako niebezpieczeństwo, to jest to, że będziemy ciągle uwodzeni, tak jak jesteśmy, przez wielką liczbę, przez siłę Goliata gdyby się odwołać do tej opowieści biblijnej, czyli brakuje nam w świecie siły Dawida i jeżeli myślimy o Europie Środkowo-Wschodniej, tej nowej, to znaczy problem zdrady, jak mi się wydaje, wydaje o którym rozmawialiśmy dwa dni temu, Europy Środkowo-Wschodniej, mógł też polegać na tym, że żeśmy utracili wiarę w swoje małe. Że jakbyśmy uwierzyli, że decyzje, rozwiązania podejmują więksi, a my je tylko adoptujemy na swoim gruncie. Natomiast my teraz, wydaje mi się, jesteśmy w sytuacji, kiedy, kiedy możemy z tego czerpać siłę. Tak? I mieć, a to siłę to znaczy nie tylko to, że możemy coś proponować, swoje doświadczenia, ale brać odpowiedzialność też, jako że już nie mamy. Nie mamy tej ucieczki, że ponieważ jesteśmy mali, to nie odpowiadamy. Tak to inni, ci wielcy odpowiadają również. To był ten rodzaj takiej ucieczki też moralnej, prawda, że nie czuliśmy się odpowiedzialni. W... Pamiętacie, podczas tej dy dyskusji o Europie Środkowej to chyba Martin powiedział, kiedy Martin Szmeczka ze Słowacji, kiedy, kiedy powiedział, że, że nigdy jako Słowacy nie czuli się, że mają coś zrobić. Prawda? Że do, dopiero pojawienie się ukraińskich imigrantów, e, uciekinierów, po raz pierwszy w społeczeństwie słowackim małym wywołało to, że my jesteśmy sprawcami historii, możemy wziąć to na siebie. Prawda? Nie, nie potrzebujemy żadnych wielkich, którzy, e, do których nie wiem prześlemy tych imigrantów, prawda? wyślemy ich dalej, tak? bo, bo tam się gdzie indziej zajmą tymi sprawami. to nas do... My jesteśmy za mali, za słabi. Jeżeli na poważnie mówimy o tej nowej Europie Środkowej, to już nie ma tej ucieczki. Nie, to tu mamy to wziąć na siebie. Nie tylko taniec, co jest ważne, uważam. Ja właśnie pomyślałem o tej przepięknej Mszy Świętej, na której byliśmy teraz w żegarach. W, w małym kościoliku msza w intencji Czesława Milosza i przepiękne śpiewy litewskich pań, litewskich so, so sąsiadek mi, miejsc, miejscowych. E, i dwujęzyczna msza po polsku i po litewsku. E, oczywiście myślę, że no, Milosz jest bardzo zadowolony z takiej, z takiej mszy w kościoliku w żegarach. Ale w jego czasach, w czasach jego młodości, w Wilnie, te konflikty językowe w kościołach to, 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 to była no, po, po prostu. Na, öyle, sprawa nie, nie do obolenia, do, nikt nie, nie wiedział jak to pogodzić. W 1939-1940 roku Litwini w Wilnie przychodzili na polską mszę mm, i zaczynali śpiewać po żeby zrywać polską mszę. Przedtem było inaczej. Tak? Przed, przed, przedtem litewska msza była możliwa tylko w jednym kościoliku, kościoliku świętego Mikołaja, o którym Milosz też, też, te, też pisze. Więc taka sytuacja dwujęzycznej mszy świętej, gdzie ci, te, 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 te języki... Po prostu do, do, dopełniają, u, u, są, są po, po prostu we współ, współbrzmieniu. I nikogo to, to już nie razi. Nikogo. To jest zupełnie naturalne. To, to jest osiągnięcie no, syntezy w praktyce codziennej. No myślę, że, że, że właśnie to, to jest ten, ten, ten kierunek, który, który pokozuje, pokazuje możliwe wyjście. No. Miłożna naprawdę by bardzo się cieszył. I to jest troszkę po części odpowiedź na wcześniejsze Twoje pytanie, Mindaugasie, że nie trzeba wprowadzać na nowo Łaciny, tak jak, prawda, żeby mieć wspólne, tylko że może być i polski, i litewski, i da się to zespoić razem, prawda? Czyli nie trzeba jakby wyeliminować tego pierwiastka, jakby, na, tożsamości narodowej, języka narodowego i tak dalej, żeby mieć wspólną modlitwę również, nie? Ja tylko przepraszam, że dodam od siebie, że dla mnie to było o tyle niezwykłe doświadczenie, że e, spotkana po raz pierwszy w życiu Birutę e, capnęła mnie do swojej ławki i od razu kazała śpiewać po litewsku. I ja śpiewałam i miałam poczucie, że cud się stał. <laughs> Bo, tak, i po czym, po czym dała mi na, na pożegnanie, jakaś my tutaj jechały przez jej ogród ogromnego zielonego pomidora. On jest zielony, ale on ma przyszłość. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce albo się podzielić refleksją, albo włączyć do tej rozmowy? Dziękuję bardzo. Zbigniew Kaśmiarczyk. Ja myśl, właściwie gdy myślę o, o myśleniu Miłosza na temat e, przyszłości, e, obcuję z takim obrazem, który on przedstawia e, w związku z Dostojewskim. Mianowicie Miłosz lubił przypominać tak, taki moment, kiedy Dostojewski pod, podniósł się z e, redagowanego pisma i właściwie takim wrzaskiem zaczął komunikować, przyszły wiek będzie albo religijny, albo nie będzie go wcale. I dla Miłosza to oczywiście znaczyło, że Dostojewski prorokuje tutaj ideologię dwudziestowieczną, że po prostu Dostojewski przejrzał, że sekularyzacja, ateizacja umysłów europejskich właśnie stanie się inkubatorem nowożytnych ideologii, komunizmu czy, czy nazizmu. I mnie się wydaje, że kiedy teraz właśnie tak ogarnąć przyszłość, twórczość Miłosza, to moglibyśmy nawet tę sytuację sparafrazować. I u Miłosza bowiem jest to tak, ta, takie przeświadczenie. XXI wiek będzie albo religijny, albo będzie wiekiem ludzi unieszczęśliwionych. On może w przeciwieństwie do Fukuyama nie przewidywał jakiegoś końca historii, ale właśnie był niesłychanie zaniepokojony tą, tą sytuacją ontyczną człowieka, moglibyśmy powiedzieć. Był przekonany, że w XX wieku spór pomiędzy mędrcem ze szkiełkiem, prawda, opatrującym oko, a tym romantykiem, który mówi: czucie i wiara, silniej mówią do mnie. Że ten spór wygrał mędrzec. Wy, zwycięża nauka. Nauka jest coraz silniejsza. E, fideizm, wszelkie wyobrażenia religijne są wypierane. A pisał to w momencie, kiedy jeszcze nie było teleskopu Hubble'a, nie było teleskopu Jamesa Webba, który dostarcza nam. No, naukowy obraz kosmosu, ale to jest obraz niesłychanie antybiblijny, moglibyśmy powiedzieć. Obraz, który podświadomie właściwie wydziedzicza na nas metafizycznie. I no, on, on, moim zdaniem, tutaj warto by się może zastanowić, czy nie był nawet integralnym pesymistą co do myślenia o sytuacji człowieka w przyszłości. No, czy są może jakieś. jakieś Przesłanki, nadziei, prawda. No, niektóre tutaj Państwo prze przedstawiali, ale i jest o nie bardzo trudno, tak mi się wydaje. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie i myślę, że mm, każdy z nas będzie chciał na to odpowiadać, Jan w ogóle napisała samą książkę y, o tym, jak miłość nawiązuje rozmowę z nauką, zwłaszcza fizyką. I y, to, to, co pan powiedział o, o tej walce romantyka właśnie, szko, szkiełka i oka, jest, jest czymś, co się rzeczywiście odradza. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku robiliśmy zbiorowe czytanie Miłosza i potem Misterium Mostu i żeśmy właśnie od, odnieśli się, bo akurat było tak, że i nasi ukraińscy i białoruscy e, pisarze tutaj przetłumaczyli na nowo na te języki e, romantyczność Miłosza. I żeśmy ją, e, e, Mickiewicza, przepraszam, i żeśmy po prostu dali głos e, dzieweczki, prawda, z romantyczności, Ukraince współczesnej. I jak to potężnie zabrzmiało, ten głos tej odrzuconej, nierozumianej przez racjonalny umysł, Dziewczyny ze wschodu, prawda, która jest jakby z innego, jakby podchodzi do tego z wymiaru duchowego, do tej, do tej rzeczywistości. Więc na pewno jest taki dramat i w nim, w nim może być coś pesymistycznego, o czym Pan mówi, co, co ciągle nad nami ciąży. Natomiast z drugiej strony miłość, mam takie przekonanie, uważał, że, że przyszłość jest w nawiązaniu, w odrodzeniu, w odbudowaniu mostu między duchowością a nauką. Między y, y, wyobraźnią religijną, jak on to nazywał w Ziemi Ulro, a nauką. Bardzo się, zwłaszcza współczesną fizyką, zresztą, był w tym uczniem swojego kuzyna, którego słowa tutaj mamy nad nami, Oskara Miłosza, który znakomicie właśnie przewidywał e, swoimi wizjami metafizycznymi, mistycznymi to, co się na, w nauce współczesnej dzieje. Miał podobny język, tak miłość do Einsteina i teorii względności, w tym jak pisał o, 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 o przestrzeni i czasie. Więc tutaj. Y, 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 te rzeczy się już, już spotykały i mieliśmy tutaj kilka dni czy tygodni temu już yy, Krzysztofa Meissnera, wybitnego fizyka, nie pierwszy raz yy, tutaj, który, który właśnie jest tym, yy, tym naukowcem pracującym no, w naj, najważniejszych dzisiaj laboratoriach świata fizycznych, w Instytucie Planka który czyta Miłosza i czyta poezję taką jak Miłosz. W tej książce jest cała rozmowa zapisana, którą prowadziliśmy w Krakowie, między innymi właśnie z Krzysztofem Meissnerem, Ireneuszem Kanią i Henrykiem Paprockim, teologiem Kościoła Wschodniego i Joanną, właśnie o tych stykach między współczesną nauką a, a światem Ducha, humanizmu i tak dalej. Ba, ba, widziałbym bardziej raczej w tym nadzieję niż jakiś pesymizm. Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną, Jan. Trudno się z Tobą nie zgodzić. Myśl moja jednak troszkę w innym kierunku wędruje, postaram się to zwięźle powiedzieć. Myślę, że ten, ten problem, który tutaj. Przypomniał nam właściwie, poruszył profesor Kaźmierczak, jest jeszcze szerszy, dlatego że miłoż to diagnozował nie tylko w polu religii, to jest bardzo, to jest pole zaminowane, powiedziałabym. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo zestarzały się języki wyznaniowe, też by je trzeba otwierać od wewnątrz, ale jest to rzeczywiście problem, jak mówimy o, że, że jest nadmiar i przesyt i nie umiemy wybierać, to jest taka luźna charakterystyka tej cywilizacji. To jest po prostu absolutny atrofia, a, a, atrofia czy zanik z y, wymiaru wertykalnego, hierarchii, czyli jednak transcendentnego wobec społeczeństwa punktu odniesienia dla rozwiązywania problemów wewnątrz społeczeństwa. I tu znowu mam cytat, o, dobrze, bez okularów, ale y, to jest y, nienazwana teraźniejszość Roberto Calasso, jest tak jak gdyby po upływie tysiącleci wyobraźnia wyrzekała się zdolności patrzenia dalej niż społeczeństwo w poszukiwaniu czegoś, co na, nadałoby sens temu, co dzieje się wewnątrz społeczeństwa. Miłość, dalej to jest jakby w tej jednej płaszczyźnie, ale to jest jednak kwestia transcendentnego punktu odniesienia. Czyli oczywiście to jest ten obszar, w którym pojawiają się religie, no ale współcześnie mamy z tym problem. Zasadnicza sprawa dotyczy tego, o czym właśnie powiedziałeś. Y, przywrócenia wyobraźni tej osi wertykalnej. No i w taki sposób, y, żeby postarzały już języki rozmaitych wyznań sąsiadujących ze sobą, nakładające się na, na siebie, nie były zawłaszczane politycznie, nie były zawłaszczane przez tą retorykę ześwie ześwie ześwieczonych właściwie y, już y, stróżów tego dziedzictwa. Ja bym może dodał, że e, jeśli chodzi o te w, no, no, nowe w, tego odnowienia religijności, no p, myślę, że miło, też pod, podkreśla e, bardzo ten, e, te, ten te przywrócenie szacunku dla wielowarstwowości, złożoności świata. To chyba może i iść różnymi, różnymi sposobami, różnymi drogami. No, 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 no ta mhm. współczesna nauka też odkrywa taką złożoność świata, że to tak. budzi szacunek. Tak. To, to może być tym, mam nadzieję, że to może być tym tym e, też e, początkiem Wyobraźni religijnej. Do, do, dosłownie, dosłownie jedno zdanie, bo właśnie Ireneusz Kania <laughs> przygotowuje taką debatę, w której y, wprowadza fizyka jako podszewkę świata do wiersza sens, prawda? To znaczy jako pewną możliwość podstawienia y, innego typu złożoności, właśnie nie jakiejś transcendentnej, ale tej, którą odkrywamy w mikroświecie. Bo jeżeli się rozmawia ze współczesnymi naukowcami, no, takimi jak, jak Roger Penrose, prawda, I, czy Krzysztof Meissner, to ja mam poczucie tak, że, że od nich idzie jakaś nadzieja w tym sensie, że to oni nam zaczynają przywracać wiarygodny język transcendencji. To znaczy takiej sytuacji, w której coraz bardziej zaczynamy rozumieć, jak, jak maleńkim jest. Człowiek w jakimś ogromie, im więcej ta wiedza nasza się pogłębia, tym bardziej tracimy, tracimy, jakby traci grunt pod nogami ten obraz szkiełka i oka, tego uczonego, który wydawał się Panem świata. prawda I miał nadzieję, że zapanuje nad Nim, rozumiejąc wszystko. Tak, dzisiaj współczesna nauka wie, że człowiek rozumie. Mikro rzeczy w całym kosmosie, czyli jest jakby olbrzymia sfera, której nigdy nie poznamy, której, yy, yy, której nigdy nie dotkniemy, prawda, która nas, nas przerasta. I to, że, że to jest wszystko rządzone prawami, że ten świat ma prawa, nie, nie od nas zależne. Krzysztof Meister mówi, że gdyby człowiek miał nawet sekundę na to, żeby zaingerować, ten wszechświat, to on by się natychmiast rozpadł. To znaczy, że on po prostu trzyma się e, jakąś inną e, e, mocą, prawda? Im więcej nauka wie na ten temat, tym więcej jakby zyskujemy ten, ten język nowy, prawda? Czy, i, i, I świadomość, co jest, wydaje mi się, fascynujące. Przed nami jeszcze wspaniałe czytanie prawda? w przestrzeni niewidzialnego mostu. Skoro dostałam ten mikrofon, to w imieniu naszej trójki bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to, żeście tak właśnie słuchali i włączyli się w tę rozmowę.